Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Sławomir Skadura, prezydent Piekar Śląskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie. Właściwie to dzisiaj nie trzeba żadnych dowcipów robić, bo 1 kwietnia mamy zimę stulecia. Coś, to się w głowie po prostu nie mieści. Miejmy nadzieję, że to taki incydent zimowy. Incydent zimowy, no tak. Ten incydent to dzisiaj mocno przeżywałem, nie wiedziałem, czy do studia dojadę. No, ale pan redaktor zdążył. No ja mam blisko. A. Mogłabym dobiec nawet. Panie prezydent, teraz zupełnie poważnie. Czy pogłoski o kresie pani prezydentury w Piekarach Śląskich to na poważnie? Szanowni Państwo, dla słuchaczy, dla pana redaktora może to być szok i niedowierzanie. Ja miałam kilka tygodni na oswojenie się z tą informacją. No, szanowni Państwo, otrzymałam propozycję, której wydaje mi się nie mogę odrzucić. Propozycję? Tak, z najwyższych szczebli objęcia stanowiska ambasadora Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale jak to? Jak do tego doszło? Kto taką propozycję złożył? No to dość długi i skomplikowany proces, z wiadomych względów utrzymany no w tajemnicy, tak, bardzo dyskretnie. O tym wiedzieli tylko moi najbliżsi współpracownicy. No cóż, w połowie stycznia otrzymałam pozytywną opinię Komisji Sejmowej Spraw Zagranicznych. No a potem to już się potoczyło lawinowo. Także, drodzy Państwo, ciężko bardzo podejmować takie decyzje, ale z drugiej strony no, nadjeżdża pociąg z napisem szansa, trzeba do niego wejść. Zobowiązuję się, że będę nasz kraj reprezentować jak najlepiej, czym jak najgodniej. Czym się pani zajmowałaś w tym ONZ-cie? No, jak każde państwo, które do ONZ-u należy, ma swojego przedstawiciela. Mam nadzieję, że głos Polski będzie tam słyszalny. Tym bardziej, że i myślę, że to był jeden z takich argumentów za moją kandydaturą, że specjalizowałam się w polityce wschodniej, konfliktach na wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów na Kaukazie. Taka była moja specjalizacja w czasie studiów w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Myślę, że też znajomość języków. Pani prezydent, ale i do kiedy? Kiedy ta zmiana? No, powiem tak, no jeszcze wynegocjowałam święta, żebym mogła spędzić z rodziną, pożegnać się, pozamykać sprawy. No dobrze, ale to pani rezygnuje z prezydentury i kto za panią? No, wiadomy organ podejmuje o tym decyzję. Premier decyduje. Ustanawia i premier komisarza. Ustanowił tak. Tego komisarza? Ustanowił komisarza. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby podać to do publicznej wiadomości. Jerzy komisarzem. Polaczek. O nie, tego byśmy miastu nie zrobili. Komisarzem zostanie Krzysztof Turzański do czasu rozpisania wyborów. Sławomir Skadura i prezydent Piekar Śląskich jest dziś z nami. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Sławomir Skadura i prezydent Piekar Śląskich jest dziś z nami po raz drugi. Witam panią i witamy państwa. Witam ponownie. Panie prezydent, ilu jest Ukraińców w Piekarach Śląskich dzisiaj? Macie to policzone? Tak, pytam wszystkich prezydentów. Właściwie to tak, jedni trochę peseli porozdawali, drudzy mają jak w Bytomiu trochę kontrolę nad tym, kto korzysta z tej pomocy. Trzeci jeszcze opierają się na tej takiej niewyraźnej mapie rządowej. To jak jest w Piekarach? Nie, ja się opieram na moim zdaniem najbardziej obiektywnym kryterium, czyli osób zgłoszonych, zarejestrowanych, które raportuje do wojewody. I to jest jaka liczba? Wczoraj było 416. A szacowaliście, jakie są wasze moce, jaka wasza wydolność w mieście, żeby jaką liczbę uchodźców jesteście w stanie przyjąć? No to wszystko zależy od sytuacji. Jeśli działania zbrojne się nasilą i tym samym wzmożona będzie fala uchodźców, jesteśmy gotowi uruchomić zbiorowe miejsca zakwaterowania, przed czym do tej pory się wzbraniałam, ponieważ uważałam, że dla tych straumatyzowanych ludzi uciekających z piekła wojny, no trzeba stworzyć namiastki normalności.
Dlatego bardzo jestem wdzięczna i dumna z piekarzan, że otworzyli swoje drzwi, swoich domów, swoich mieszkań. To są prywatne inicjatywy, tak? Czy to są też miejskie zasoby? Tak, których mogę powiedzieć, że 90% Ukraińców zostało ulokowanych w mieszkaniach i domach naszych piekarzan. Pani prezydent, samorządowcy od początku tego konfliktu, no może nie od początku, ale tak po 2 tygodniach zaczęli zwracać uwagę na to, że właściwie w całym tym wielkim wolontariacie, który trwa w naszym kraju, to trochę są zdani na siebie i na tych ludzi, którzy tak z potrzeby serca, że tak powiem, tej pomocy udzielają. No, jak tak. Pani ocenia tę koordynację po tych kolejnych tygodniach i współpracę z poziomu również centralnego? No na pewno teraz jest lepiej. Ale na początku, jak to zwykle, jest najpierw wielka, powszechna mobilizacja zwykłych ludzi, tak? To było fantastyczne. Konflikt wybuchł 24 lutego i już właściwie po południu, wieczorem tego samego dnia mieszkańcy zaczęli się organizować. Trudno opierać organizację pomocy takiej humanitarnej na ludziach po prostu. No zdecydowanie wyłącznie. Na takim pospolitym ruszeniu. Niemniej, jak pokazuje kolejny kataklizm, na mieszkańców zawsze można liczyć, na wolontariuszy, na organizacje pomocowe. No cóż, Te oczekiwania formułowane wobec z kolei rządu, ministrów, to one są one są spełniane, jakby zaspokajane te wasze potrzeby i oczekiwania, czy nie do końca? Ja to dopiero będę mogła ocenić, ponieważ... Nie mówię już o pieniądzach wcale. No właśnie ja o tym. Że ja dopiero poskładałam wszelkiego rodzaju wnioski i zapotrzebowanie. To na razie... jest ta kwota 100 milionów złotych przeznaczona na cały kraj? No, ja nie wiem, ja wyliczyłam swoje, zarówno do GZM-u, jak i do Urzędu Wojewódzkiego. A do wojewody to ile? To jest w zależności od liczby osób zakwaterowanych i czas okresów. To jest policzone tak mniej więcej takimi cyklami tygodniowymi. Niemniej, ja liczę na stworzenie przede wszystkim jakiegoś systemu porządnego, nie na takie dosypywanie od czasu do czasu. No ja o to właśnie pytałem. Ten system już istnieje, czy niespecjalnie? No wydaje mi się, że się rodzi i to w bólach, bo musimy być przygotowani. To nie jest żadna tajemnica, że ten konflikt będzie się tlił. Nie ma co liczyć na szybkie zakończenie, o ile jeszcze może była taka nadzieja na początku, że to wygaśnie do 3-4 tygodni, to się będzie ciągnęło. Ja zakładam, że nawet latami. Pani prezydent, to tak z praktycznego punktu widzenia, istnieje w ogóle taki rejestr, gdzie... w którym mieście są miejsca, w którym nie ma, gdzie się kończą. Tak. No, Urząd Wojewódzki utrzymuje, że jest coś takiego, z czego wnoszę, że jest to prawda, ponieważ my raportujemy codziennie, tak, ilość zarejestrowanych. A wiecie, krańców. Co robić z poziomu samorządu, na przykład w sprawie oświaty? Czy wiemy? No mamy wytyczne, tak? Dostajemy pisma zarówno z ministerstwa, jak i częściej z kuratorium oświaty. Jak ta matura ma wyglądać na przykład tych ukraińskich maturzystów? No to są na razie spekulacje. Musimy też wziąć pod uwagę... To moim zdaniem będzie bez sensu, nawet jeśli polecenia będą w języku ukraińskim. No to o ile matematykę, tak, przedmioty ścisłe... Jeszcze mogę sobie wyobrazić, że z porządnym opisem w języku ukraińskim można zrobić. No o tyle nasza polska matura z przedmiotów humanistycznych, no z całym szacunkiem do Mickiewicza i Norwida, czy nawet Wisławy Szymborskiej, ale trudno oczekiwać, żeby... No, interpretacja wiersza na przykład, tak, jakiegoś, no to by było już mistrzostwo język świata. Język polski na maturze, no tak, to swoją drogą. Stąd wielu... Ale nie ma jeszcze, tak naprawdę to są pani no, przypuszczenia są, bardziej to niż... są przypuszczenia, tak, ale wiem też, że jeśli chodzi o uczniów niepełnoletnich, to rodzice podejmują decyzję, aby uczyły się zdalnie, łącząc się z systemem edukacji na Ukrainie, żeby nie przerywać tego, tak? Wtedy są takie dzieci zwolnione z obowiązku szkolnego w naszych placówkach. Pani prezydent, a akcja szczepień na przykład dla Ukraińców? Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia wszyscy Ukraińcy mają prawo się zaszczepić, zgłosić się do najbliższej placówki. Jak to przebiega? No bardzo delikatne jest to zainteresowanie na terenie naszego miasta, niemniej jest. Myślę, że to też z naszej strony wysiłek taki informacyjny, który już podjęliśmy, żeby zachęcać, tak, informować.
No ale jakiegoś szalonego oblężenia tych punktów nie ma. Czy warto poświęcić budżety obywatelskie, aby skutecznie i sprawnie nieść pomoc przybywającym do Polski uchodźcom? Zdecydowanie uważam, że nie. Pomoc finansowa powinna płynąć ze źródeł zewnętrznych. Nie powinniśmy zubażać naszych i tak skromnych budżetów miasta. No, na razie to... Ale ta inicjatywa wychodzi od samorządowców, co mnie troszeczkę dziwi, ten pogardliwy ton niektórych samorządowców w stosunku do tych inwestycji. Senator Frankiewicz, dokładnie, były prezydent Gliwic, złożył taką poprawkę, zgłosił, ona przeszła oczywiście, tylko no, umożliwiającą zawieszenie samorządom budżetów obywatelskich właśnie. No tak, tylko że z tych inwestycji będą także mogli korzystać uchodźcy, tak? Dwa, no nie wyręczajmy rządu i nie poświęcajmy tego, czego nie musimy jeszcze poświęcać, tak, na pomoc, kiedy uważam, że i tak bardzo dużo już zrobiliśmy. To jest właśnie troszeczkę taka jakby wyższość w stosunku do mniejszych gmin. Bo ta przykładowa wzgardzona świetlica i chodniczki na przykład, tak, że tak zacytuję z pamięci. Ale to dla jakiejś społeczności lokalnej jest bardzo ważne centrum ich świata, tak? Ale to z poziomu... No ja wiem, że z poziomu wielkich metropolii tego nie widać. Zanim powstała w ogóle idea budżetu obywatelskiego, takie rzeczy po prostu... się robiło, samorządy również finansowały tego typu inwestycje, no bo po prostu takie były też oczekiwania mieszkańców. Zgadza się, ale zawsze ta kwota gdzieś mogła się rozpłynąć. A teraz nie ma wymówek, kładziemy w przypadku Piekar Śląskich 2 miliony na stole i budzimy w mieszkańcach tego ducha obywatelskości. Ale to jest nie chcę tego tłumić, kiedy tyle przymus, wysiłku się w to włożyło. Z jednej strony to jest przymus, który został wprowadzony na was. Wtedy też samorządowcy często narzekali, że... No my nie. To jeszcze mój poprzednik, muszę mu oddać, wprowadził, kiedy nie musiał. Ale chodzi o przymus ustawowy. Tak, rozumiem. Miasta prawa utrzymywania powiatu. Utrzymywania budżetów obywatelskich w tak. miastach. A dzisiaj jest bardzo istotny szczegół oczywiście w tej poprawce senatora Frankiewicza. To znaczy miasto może, ale wcale również nie musi zawiesić budżetu obywatelskiego. Decyzja należy do radnych, więc w czym problem? No może właściwie tylko w dyskusji, żebyśmy tak zajmując się tymi wielkimi sprawami, nie zapomnieli też, do czego my samorządowcy jesteśmy tak naprawdę powołani i stworzeni. Do dbania tak, o wspólnotę lokalną. Duża część waszych zasobów energii po prostu jest kierowana no jest, na No tak jest, bo jak Ukrainy. Nie pandemia, to wojna, ale moim obowiązkiem jest przede wszystkim dbać o dobro wspólnoty lokalnej. To jest mój główny, podstawowy obowiązek. Panie prezydent, a tak jak powiedziałem, decyzja będzie należeć do radnych. To czego się pani spodziewa w Piekarach, kiedy taka decyzja być może zawiśnie nad samorządem? Nie mogę za ten niezależny organ odpowiadać. Dlatego pytam, czego się pani spodziewa? Ale z opinii radnych mojego klubu myślę, że raczej będziemy kontynuować dotychczasową politykę. Problemy, patrząc na organizację tej pomocy, albo inne problemy jeszcze, które pani zauważa, tak swoją drogą wymieniacie się tymi problemami, spostrzeżeniami, nie wiem, na forum Metropolii na przykład? Tak, w kontaktach bezpośrednich, bo to ważne i cenne. No na pewno więcej problemów jest w dużych miastach, bo tam też głównie uchodźcy się grupują, do dużych miast chcą dotrzeć. W Piekarach Śląskich skupiamy się na pomocy materialnej, tak, która bardzo dobrze już funkcjonuje dzięki rzeszy wolontariuszy i bardzo, bardzo za to dziękuję. Ale teraz przechodzimy tak jakby szczebelek wyżej. Chcemy ich integrować. Stąd wspólne inicjatywy, wydarzenia, imprezy. Na przykład dzisiaj w Akademickim Zespole Szkół koncert charytatywny, na który zapraszamy wszystkich, aby się lepiej poznać, jakoś zaprzyjaźnić, a przede wszystkim pomóc. I takich inicjatyw jest szereg. Trenowaliśmy wspólnie dla Ukrainy z naszymi gośćmi, uchodźcami w minioną niedzielę. To była akcja pomocy dla żołnierzy i policjantów ukraińskich. No i tak szereg tych inicjatyw wszelkiego rodzaju się tworzy. Panie prezydent, 10, właściwie 6 z 10 milionów dla samorządów podzieliła Metropolia.
to w przypadku piekar śląskich, na co te pieniądze zostaną przeznaczone i jaka to jest kwota właściwie? No, pierwszą umowę podpisaliśmy na 60 tysięcy, ale ja złożyłam protest dotyczący określania tej liczby. No właśnie, bo to, jak rozumiem, było oparte na tej mapie rządowej. Uważam, że kryterium sprawiedliwym i obiektywnym jest liczba zarejestrowanych uchodźców w mieście, a nie liczba wydanych numerów PESEL. Bo oczywistym jest, że więcej wydają duże miasta, nie dlatego, że są większe, tylko nawet nasi mieszkańcy, tak, część naszych mieszkańców udaje się do Bytomia, a nie wyrabia tego numeru tutaj, ale wraca potem do piekar, tak, więc to nie jest moim zdaniem wiarygodne kryterium. A to jest kwota, która została wyliczona na podstawie jakiej liczby? No właśnie wydanych logowań, przepraszam, logowań telefonów. Aha, tak, bo no, to było to pierwsze kryterium. Rządowa ale mapa. Teraz jest propozycja, żeby te kolejne 4 właśnie podzielić na zasadzie ilości wydanych numerów PESEL. No tak, ale to będzie kwota taka wyrównawcza, jak, jeżeli dobrze rozumiem, no, też. Zgadza się, tak. Przewodniczącego. No ale ja nie gardzę żadną złotówką, bo każdą można obrócić z pożytkiem dla naszych gości. Tak swoją drogą, pani prezydent, zmieniła pani zdanie na temat metropolii, bo z tego co pamiętam, to ostatnio mocno krytycznie byliście w piekarskim samorządzie. No mocno byliśmy i nadal patrzymy surowym okiem. Jak to, metrolinia jeździ? Jeździ, tak, no ale my tam jeszcze mamy dodatkowe oczekiwania co do zwiększenia częstotliwości. No ale no cóż, no po to nas mieszkańcy wybrali, żebyśmy ich interesy walczyli. A kiedy nie da się drogą dyplomatyczną, nomen omen, no to trzeba trochę bardziej brutalnie. Z drugiej strony, patrząc na to, do czego metropolia też wam się przyda, wam jako, czy nam wszystkim przydaje, no to to taka, wie pani, trochę kasa zapomogowa w ostatnich latach, jak nie COVID i tego typu fundusze, to dzisiaj na pomoc Ukraińcom. Metropolia miała w swoich założeniach wyrównywanie różnic, tak, w poziomie. No, wie pani, znaczy powiem tak, ja wielu rzeczy nie przewidziano w ustawie metropolitalnej, ale akurat COVID i wojnę na Ukrainie to można było wybaczyć ustawodawcom. No dobrze, ale wojewoda troszeczkę nas kastruje, tak? Słynna sprawa spółki, która miała zająć się spalarnią. Wojewoda Śląski, tak swoją drogą, to nie wiem, czy pani zauważyła, jest absolutnym rekordzistą Polski, jeżeli chodzi o liczbę, właściwie jego nadzór prawny, skasowanych właśnie. Tak, uchylonych uchwał. No to też o czym świadczy. A o czym to świadczy? No o czym to świadczy? No trzeba by było nadzór prawny zapytać. To oni są tacy pilni, tu pilniejsi niż w innych województwach? Albo czy my jacyś samorządowcy śląscy, jacyś tacy gorsi? No nie, może to wy piszecie złe uchwały właśnie. No my się staramy ze wszystkich sił, tak? Tym bardziej, że no, to nie jest problem sprawdzić, jak podobne uchwały zostały skonstruowane w innych województwach. I okazuje się, że to, co często u nas jest niedobre, to tam jak najbardziej funkcjonuje. Wspomniała pani o kwestii spalarni. To jest ciekawy temat, tak patrząc w przyszłość, ale całkiem blisko, biorąc pod uwagę z jednej strony, załóżmy, że to jest ponad 100 tysięcy, ale to może być dużo więcej, bo to są logowania telefonów. Jeżeli jedna rodzina przyjeżdża w województwie śląskim, oczywiście jedna rodzina przyjeżdża z jednym telefonem, to liczy się w tym rejestrze jako jedna osoba. No tak, to niesprawiedliwe. Więc równie dobrze może to być i 250 i 300 tysięcy osób. Dowiemy się po zarejestrowanych PESEL-ach. Natomiast to jest też produkcja odpadów, większa z jednej strony. Z drugiej strony mamy kryzys surowcowy w związku z możliwymi sankcjami wobec Rosji. Co to wszystko oznacza, pani zdaniem, w kontekście właśnie tej spalarni wspomnianej przez pani, która została zablokowana przez wojewodę? I przypomnijmy też, że sąd wojewodzie przyznał w tej sprawie rację. Tak, ku naszemu rozgoryczeniu. No, co w tej sprawie? No niestety nic. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Nic nie ruszyło i spalarni nie będzie. Tej metropolitalnej. Jaka jest alternatywa w związku z tym? No były pojedyncze głosy, aby robić takie małe, tak, w gestii czy jednej gminy, czy jakiegoś związku takiego komunalnego. No ale na razie, nie wiem, może się mylę, Gliwice, ale nie słyszałam nic. Ruda Śląska, tam od lat słyszymy. Tak, ale to się mówi, natomiast nie słyszałam, żeby to przybierało jakieś realne formy.
Co do napływu ilości ludzi jako takich, ja tu nie widzę niebezpieczeństwa. Nasz rynek pracy chętnie przyjmie. No, to są te dobre strony. Natomiast, to są te dobre strony. Ja bym się bardzo ucieszyła, gdyby napłynęli do nas lekarze, pielęgniarki z Ukrainy. To ja bym przyjęła w szpitalu z otwartymi rękami. Na razie to głównie kobiety. Kierowcy by się przydali z całą pewnością też. Na pewno. Kierowcy tirów no, troszeczkę przetrzebiło nam budowy. Wielu mężczyzn w wieku poborowym no, jednak postanowiło wrócić walczyć za ojczyznę. No cóż, no zobaczymy, tak? Musimy przede wszystkim mieć otwarty umysł i tak z rozsądkiem do tego wszystkiego podchodzić, ciągle mając z tyłu głowy, że to ludzie, którzy uciekli z piekła wojny, tak? Żebyśmy od razu nie mieli takich oczekiwań, że oni się natychmiast zintegrują, będą szczęśliwi i będzie wszystko fajnie. Na przykład kwestia problemów, tak? Psychologicznych, traum, szczególnie u dzieciaków. Kto o to dba w takim razie dzisiaj? No ja myślę, że znowu samorządy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Te gminy, które mają takie poradnie oczywiście. Ja uważam, że należy oczekiwać jakiegoś szerszego programu, bo jeśli ta liczba uchodźców zatrzyma się mniej więcej na takim poziomie, jaki jest, no to jeszcze jesteśmy w stanie to opanować, ale jeśli się zwiększy lub Ukraińcy nie będą przenosili się dalej na zachód, a część jednak to robi, nie mamy wątpliwości, problem że problem będzie nabrzmiewał. Niezależnie od tego, jak zakończy się wojna na wschodzie, to duża część, czy większość tych ludzi, no raz, że nie będzie miała do czego wracać. Tak, bo dom w gruzach. Ale zostanie tutaj. Tak, no i trzeba wtedy wydobyć z tych ludzi wszystko, co najlepsze, tak? Oni zresztą chcą pracować, chcą się angażować, stworzyć im warunki, aby no, poczuli się tutaj dobrze, no i żeby stali się być może w przyszłości obywatelami. Ja zawsze wychodziłam z założenia, że im więcej narodowości w danym kraju, tym kraj jest bogatszy. Ja wiem, że to tak nie po linii, tak, ale... Chyba, no, popatrzmy, że narodowość śląska. Popatrzmy wtedy... na Stany Zjednoczone, tak? Czy my nie zazdrościmy podczas olimpiad mistrzostw świata? Patrzymy na podia. Tam ciekawe, są ludzie różnej rasy, narodowości. Śląsk ze swoją wielokulturą był trochę jak Stany Zjednoczone. Tak niektórzy mówią nawet, że to ta właśnie narodowość, czy tożsamość śląska, to jest taka trochę na wzór amerykański, że trochę z każdej. No i to właśnie świadczy o bogactwie. To region czy kraj ubogaca. I tylko ludzie zamknięci, tak, tacy zabetonowani w swoim światopoglądzie, właśnie nie znający języków, nie zwiedzający świata, budują sobie taką narrację. Trzeba trochę po tym świecie pojeździć, pobywać, tak, języki znać, żeby wrócić i spojrzeć na swój kraj zupełnie inaczej. Sława Omińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich, była dziś z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego dnia, weekendu i... Mamy nadzieję, że właśnie jutro też tak to samo. Jutro stanie słońce. Tak? Obiecujemy. To może być Prima Aprilis. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.